Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam was, Jezus kochany, w nowym odcinku. Chciałam rozruszać grę troszeczkę na boki. Dostałam komentarz od jednego z was, że mi klatkuje gra, dobrze sobie z tego zdaję sprawę. Niestety nie do końca wiem, jak to naprawić, więc no bywa. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek zaczynamy od rozmów. Jesteśmy w obozie orków w Jarkandarze, a konkretnie w kanionie. Koło biblioteki, która jest tam. Dobrze. Nie rozmawialiśmy jeszcze z Utakiem w ostatnim odcinku. Widzę, że tutaj też są jakieś itemsy. Ja w ogóle sobie też nie zrobiłam na początek odcinka save'a, więc sobie nadpiszę tu po prostu. Inaczej bym się do tego zabrał. Jakby się coś popsuło. Kiełbaska. Tu jest łóżko. W ogóle dziwna ta chata trochę mi prześwituje przez głowę. Tutaj bym się przeszła jeszcze, moi drodzy, bo tutaj jest ciekawa jakaś taka wnęka. Nie wiem, czy niczego tutaj nie ma. Kompletnie nic. Bardzo dziwne. No dobrze, nieważne. Ale tutaj chyba warto się będzie rozejrzeć w tych miejscach. Jeszcze zanim pójdziemy dalej. Kurde, no to wszystko wygląda, jakby coś tu miało być schowane, nie? Nie żeby coś. No nie uwierzę w to, że tu nic nie ma. Serio? A ten szkielet to tak po prostu sobie tu leży. No dobrze. Skoro nic nie ma, no to nic nie ma. Dobrze. Lećmy więc porozmawiać z ludźmi. Utak, kim ty jesteś? Weź pogadajmy. Co słychać? Wszystko dobrze, Mora. W obozie panuje względny spokój. Nie wiesz. Czekamy tylko, aż będziemy mogli ostatecznie rozprawić się z piratami. Macie z nimi na pieńku? Zgadza się, Mora. Kilka razy zaatakowali nas zupełnie bez powodu. Zabili też kilku naszych braci. Musimy ich pomścić. Okej, widzę, że ty już nic więcej mi nie powiesz. Tak, dzisiaj myślałam też o arenie, ale nie wiem, jak z tym nam to wypali. Jeszcze na arenie siedzi Gorn. Myślę, że też warto by było z nim porozmawiać. Ciekawe, czy on też może mnie uczyć broni dwuręcznej. Dobrze by było to sprawdzić. Cześć, Gornik. Co tam u ciebie? Nie do wiary, kogo ja widzę. To znowu ty. Tak, we własnej osobie. Wspaniale! Znowu się spotykamy i znowu będzie ostra jatka. Jak za dawnych czasów. Jasne. To było oczywiste. Co u ciebie słychać? Jak widzisz, też przybyłem do Jarkandaru i trafiłem do obozu orków. Będąc jeszcze na Myrtanie, usłyszałem o orkach, którzy nie czczą Beliara, ale ducha przodków i są wysoko rozwiniętą cywilizacją. Początkowo chciałem się dostać do ich krainy, jednak dowiedziałem się, że jest ona położona niezwykle daleko. Wtedy postanowiłem trochę zabawić się na Korinis, a potem trafiłem tutaj. I co jest takiego ciekawego u tych orków? Posiadają bardzo ciekawą kulturę i wierzenia, a poza tym są świetnymi wojownikami. Mogłem się od nich nauczyć wiele ciekawych sposobów w walce mieczem i toporem. Gdy tylko tu przybyłem, niemal bez przerwy walczyłem na arenie z orkowymi wojownikami, jednocześnie ucząc się od nich. Jednak potem wódz Warek zakazał tych walk. Dlaczego? Często dochodziło do prawdziwych bijatyk pomiędzy ludźmi a orkami. Wiesz, te stare animozje. Jasne. Jak długo masz zamiar tu być? Sam jeszcze nie wiem. Na razie bez przerwy pracuję nad udoskonaleniem swoich umiejętności w walce, a być może któregoś dnia wybiorę się z tymi orkami do ich ojczyzny. Z tego, co mi opowiadali, to niezwykła kraina. Poza tym, na razie czekam na rozwój wydarzeń w Jarkandarze. A co takiego ma się stać? Na pewno słyszałeś o tej pladze Beliara, a także o piratach siejących w ostrach w okolicy. Szczerze mówiąc, miałbym ochotę wypatroszyć tych rabusiów, gdyby tylko wódz orków dał rozkaz do ataku. A co z tą plagą Beliara? Nieustannie pojawiają się bestie z piekła rodem, które oczywiście trzeba szybko likwidować, jeśli chce się trochę pożyć. W każdym razie, na brak zajęcia nie można tu narzekać. Możesz mi przeszkolić? Mogę ci pokazać, jak stać się silniejszym. Dobra, super, czyli Gorn uczy nas siły, to pocieszające.
Zrobimy sobie kolejny zapis i co? Lecimy w takim razie. Tutaj jeszcze bym się przeszła po tej stronie, z wamem rozmawiałam, tutaj z tymi orkami też. Tutaj stanęliśmy mniej więcej na Galimesie. Może się jeszcze przejdę tutaj, bo w sumie możemy też od tej strony pójść do tego jeziorka. Tu jest też jakaś wieża. O, tam jakiś szaman chyba siedzi. Weźmy sobie na górę i sprawdźmy, czy coś jest tam. Na przykład, nie wiem, może jakiś ork, który ma jakieś zadanie albo jakieś imię. Dlaczego by nie? O, widzę, że masz żarełko. Oddaj mi wszystko. Ty się nie fochniesz, nie? Nie wygląda, żebyś miał się fochnąć, więc raczej nie. Przy okazji taki rzut też na obóz. No cóż, dobrze. No to schodzimy w takim razie i lecimy sobie dalej. Zaraz pójdziemy do tamtego orka. Tam jeszcze jest jakaś wnęka. Też chciałabym sprawdzić, czy niczego tam nie ma. Bo to są bardzo ciekawe miejsca. Nigdy tutaj w sumie nie chodziłam też. A może coś tutaj znajdziemy? Jakieś itemy? No tutaj się nie zapowiada. Dobrze, tutaj jest ork Gorhes. Hey. Tak, ewidentnie szaman. Co tu robisz? Czemu przeszkadzasz mi w medytacji, Mora? Nie masz innych zajęć? Ja tylko chciałem... Mora... Świat pędzi ku zakładzie. Widzę niezmierzone morze krwi, bólu i cierpienia. Świat jest stracony. Beliar tchnie nienawiścią ku istotom żywym. Tchnie nienawiścią do wszelkiego dobra. Beliar pcha ten świat do zguby. Bądź czujny, Mora. Nie będziesz wiedział, aż nagle nadejdzie dzień zagłady. Bądź ostrożny. Tylko najbardziej czujni mogą rozpoznać dzień nawiedzenia. Jednak jest też nadzieja. Ożywcza moc. Ducha przodków orków wraz z innymi bogami dobra czyni wszystko, aby wesprzeć śmiertelników w walce z przepastną nienawiścią potępionego. Broni życie i ludzi. Dobrych ludzi. Źli zostaną straceni. Broni życie i ludzi, którzy wybierają dobro, bo źli zostaną straceni. Masz rację, wielki mędrcze. Długo potrafisz tak ględzić? Masz rację, wielki mędrcze. Przez twoje słowa przemawia prawda. Cieszy się me serce i dusza raduje, a uszy nie dowierzają. Mało kto potrafi docenić prawdziwą mądrość. Tylko wybrani mają do niej dostęp lub ci, którzy wciąż kołaczą do jej drzwi. Już nieraz słyszałem, że jestem wybrańcem. To bardzo możliwe. Jednak nawet wybrańcy są tylko małymi pionkami w porównaniu do wielkich rzeczy, jakie zachodzą we wszechświecie. Jestem pewien, że w wielu krainach, ludach czy kontynentach nawet nie słyszałeś. A są to niekiedy rzeczy przechodzące wszelkie wyobrażenia. No to opowiedz mi o tym coś więcej. Opowiedz mi o tym coś więcej. Zainteresowała cię wiedza. Mam jednak nadzieję, że nie jest to zwykła ciekawość. Skądże? Cóż, mógłbym długo opowiadać ci o wszystkich ludach, krainach i wielkich rzeczach, jakie tam się dokonały i dokonują. Jednak... Tak? Wiedza ta jest przede wszystkim dla szamanów, czcigodnego ducha przodków. I tylko oni są godni ją poznać. A ty raczej nigdy nie staniesz się jednym z nich.
Jedyne, co mogę ci powiedzieć, to żyj i trwaj w pokornej postawie wędrowca, który choć wiele już widział, wie, że przed nim są jeszcze rzeczy tak cudowne i niesamowite, że nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Można jedynie cierpliwie czekać z nadzieją, aż któregoś dnia po twoje mądrości i wiedzy same się przed nim otworzą. Wow, wreszcie skończyłeś gadać. W sensie, podoba mi się bardzo dubbing tych orków, ale oni naprawdę zdecydowanie za wolno się wyrażają, nie? Dobra, czy tutaj coś znajdziemy? No to za chwilę, bo znowu widzę chmarę innych orków. I teraz pytanie. Sichel, nie rozmawialiśmy jeszcze. Witaj, Mora. Co cię sprowadza do naszego obozu? Siema, chciałem Tendor. Się tu rozejrzeć. Nawet nie widzę, to jak wyglądasz. Bardzo dobrze. A może chcesz się też rozejrzeć poza naszym obozem? Co masz na myśli? Większość naszych braci przebywa w obozie, ale część wypełnia swoje zadania dosyć daleko stąd. Jednym z nich jest mój brat, Mehron. Wraz z innymi patrolują drogę w pobliżu magicznej bariery. Rozumiem. Chcesz, abym go odwiedził? Jesteś bardzo domyślny. Potrzebuję kogoś, kto zaniesie jemu i jego towarzyszom paczki z żywnością. Tamtejsza okolica jest bardzo niebezpieczna i ciężko coś upolować. Możesz dostarczyć te paczki? Dlaczego sam nie odwiedzisz brata? Chętnie bym to zrobił, ale w obozie mam pewne poważne obowiązki powierzone mi przez wodza. Nie mogę sobie tak po prostu opuścić obozu. Rozumiem. To jak będzie? Mogę liczyć na twoją pomoc? Jasne, w porządku. W porządku, dostarczę te paczki. Świetnie. Znasz drogę? Trafisz pobliże bariery? Przecież nie jestem ślepy. Bariery widać z daleka. Masz rację. Zanieś żywność mojemu bratu, Mehronowi. A potem zgłoś się do mnie. Nagroda cię nie ominie. Oto paczki z żywnością. Dobra, w porządku, dziękuję bardzo. Tu jest Achtar jeszcze, no i Esihel. Zanim z wami porozmawiam, to jest kamień. Czy mogę to podnieść? Niestety to tylko kamień. No dobrze, tutaj porozmawiałam już z gośćmi, no to dobra, gadajmy w takim razie dalej. Ej, ty! Achtar, nie mogę z tobą gadać, super. Esihel. Też nie mogę z tobą gadać. Dziękuję, Gro, że dajesz mi troszeczkę luzu. Dalej, tutaj mamy kucharza. Witaj, Mora! Słyszałeś już o słynnej kuchni Nachtoru? Chyba nie. To żałuj. Nasza kuchnia serwuje wspaniałe dania, sycące ciało i ducha. Dzięki nim każdemu wraca ochota do życia. Jeśli zbierzesz trochę złota, możesz kupić u mnie takie danie. Cena może nie jest niska, ale gwarantuje wyśmienite kulinarne doświadczenia. Oczywiście wszystkie potrawy i składniki pochodzą z Nachtoru, naszej kochanej ojczyzny. Okej, okay, pokaż co tam masz w takim razie. Tutaj jest jakieś coś. Gulasz mięsno-warzywny, baraniny z kiełkami, cerenu i alicartes. Podejrzewam, że warto będzie to kupić, bo one chyba dają stałe bonusy. Nie jestem tego pewna, ale no na razie nie będę kupować. Tu jest jeszcze kuchcik. Czy on coś mogę z nim? Witaj. Nie przeszkadzaj mi. Jestem zajęty gotowaniem. Dobra, to se gotuj, chłopie. W porządku. No i kolejne miejsce mamy z głowy. Przejdźmy się więc w dalszą podróż. Tu jest sporo orków. Pewnie z tymi szamanami nie będę mogła rozmawiać. Tutaj jest Mizot. Jak leci? Ja być ork. Ty, Mora, czego ode mnie chcieć? Nic, tak tylko. Mora się zająć swoimi sprawami.
Mizot, zajęty! Mnie, a czym jesteś zajęty? Mizot, wypatruje sokoła! Sokół, przylecieć na niebo! A po co ci sokół? Sokół, wysoko latać! Mizot, patrzeć na sokół! I co będzie, jak sokół przyleci? Sokół może zgubić pióro! Mizot, je złapać! Do kanionu sokół raczej nie przyleci. Do Mizota sokół zawsze przyleci. Mizot, czekać na sokół! No dobrze, to sobie czekaj. Tu jest jakaś skrzynka, czy ja mogę to sobie wszystko zrabować? Wszystko, co jest w tym miejscu, wszyściuteńko, jest tu alchemiczny. Ten ma widocznie mnie w dupie. Więc chyba mogę. Średni orkowy topór, czy ja właśnie za tą broń dwuręczną? No tak, chciałam kupować sobie, ale chyba nie będę musiała tego robić. Powinien był wiedzieć lepiej. Czy ja właśnie ich okradłam? O Boże, tak, wytrychy. Dobra, zebrałam sobie wszystko szybko, w porządku. To było wiadomo. Czy ten topór... Tak, on jest lepszy. Po prostu trzeba odczekać. Ale tylko 10 więcej ma obrażeń, a siła... No, potrzeba dużo siły. Podejrzewam, że go sprzedam i sobie kupimy po prostu broń. Bo tak chyba będzie najlepiej. Chyba znowu robi się ciemno, więc dobrze byłoby się przespać. Co to było? Sam by na to nie wpadło. Zaznaczyło mi coś tu, a pewnie stół alchemiczny. Dobra, nieważne. Chodźmy w takim razie się kimnąć. Do rana. W ogóle fajnie też, że można spać tylko godzinę na przykład. To jest też spoko. Okej, wszyscy idą na swoje miejsca. Tutaj są zwykli osadnicy. Ork, wojownik, narok. Cześć, nie rozmawialiśmy jeszcze. Co słychać? A co może być słychać w tej przeklętej dziurze? Dookoła potwory. Nosa nigdzie nie można wyściubić, bo wyskoczy jakaś poczwara. A jeśli pójść gdzieś dalej, to zaraz za jakiegoś pagórka wyskoczą piraci. Nie wiem, po jaką cholerę siedzimy w tej dziurze, Mora. Znacznie lepiej było mi w naszym królestwie, Nachdorze. A więc ty też przybyłeś z tego królestwa? Oczywiście. Żyłem sobie spokojnie i dostatnio. Ale coś mi podszeptało, aby wyruszyć z Warekiem na tę wyprawę. Obiecywał walkę z hordami Beliara. Ciekawą wyprawę, na której można zdobyć mnóstwo skarbów. No i oczywiście mieliśmy otwierać oczy naszym braciom, odsuwając ich od kultu Beliara. Z początku rzeczywiście wszystko wyglądało pięknie. Zabiliśmy różne bestie wokół miasta Korinis i w górniczej kolonii. Pomogliśmy naszym braciom, ale później przyszliśmy tutaj. Od początku nie było tu nic ciekawego do roboty. Potem jednak zjawili się ci piraci z Hannibalem. Od razu widać było, że szukają zaczepki i zapowiadało się na niezłą bitkę. Jednak Warek zarządził, że możemy się tylko bronić. Zatłukłbym tych sukinsynów jak psów. Tym bardziej, że ostatnio porwali kilku młodych orków. Ale nawet to nie przekonało Wareka, aby zaatakować tych podłych tchórzy. Też mi wielcy wojownicy zaczaili się w jakiejś zasadzce i bez trudu pokonali młodzików. Jestem pewien, że Warek sam chętnie by się rzucił i wybił tych drani. Jednak szamani musieli mu to odradzić. Szamani? Pięciu najwyższych szamanów, którzy dniem i nocą czuwają w naszej świątyni. Mają niezwykłą moc i dar widzenia rzeczy zakrytych. To zapewne przez ich brak zgody na atak. Musimy tu bezczynnie siedzieć.
Ręce mnie już świeżbią. Może powalczymy na arenie? Znudziły mi się już te walki. Wolałbym jakieś prawdziwe wyzwanie. Okej, to z Narokiem porozmawialiśmy. Wiecie co, zastanawiam się, czy iść dalej, czy troszeczkę nie zawrócić przypadkiem, bo tutaj jest sporo ludzi znowuż. Może byśmy sobie zawrócili i powalczyli troszeczkę na arenie. To chyba nie jest głupie, a wręcz przeciwnie. Tak, szczególnie, że mamy teraz łatwych przeciwników. Powiem wam szczerze, żebym sprzedała ten topór i kupiła sobie ten lepszy. Bo moglibyśmy go założyć, bo ja mam teraz siły. W ogóle ja mam za niedługo nowy poziom, to co ja chcę od życia, nie? Nie żeby coś. To co, może sobie powalczymy na arenie. Po prostu. Na przykład ze Samem. Jeżeli on tego nie widzi, wyzywam cię na pojedynek. Tak, po prostu? Tak, chcę zostać mistrzem areny i nikt mi w tym nie przeszkodzi. W takim razie spotkamy się na arenie. Dzięki wielkie, typie. Dobra, zapiszę się na jeszcze nowym slocie, żeby nie było, że coś zrąbałam przez przypadek. Mam nadzieję, że Sam nie będzie trudnym przeciwnikiem. No ja mam broń dwuręczną, gram na poziomie łatwym. Także co ja chcę od życia? Nie no, powinno być dobrze. Walcz. No ma lagę, co ja chcę? Ale ładnie broni się. No halo. Gdzie mój kryt jakiś? Wow, ale mi przyfasolił, nie? Co jeszcze mnie spraw... No bez jaj. Przepraszam, jak mi nawet żaden kryt nie chciał wejść, no to przepraszam bardzo. Sorry. Sorry bardzo. Wiecie co, ja idę po kosę. Aha, bo ten topór praktycznie nie jest nic wart. Dobrze, czyli ja i tak sobie tego nie założę. Nie wyciułamy chyba, no. To mnie wcale nie dziwi. Wait, a tutaj nie było gdzieś jakiejś skrzynki, którą ja mogłam otworzyć sobie za pomocą wytrycha? Była taka skrzynka, pamiętam, że marudziłam. W ogóle tutaj na górze coś jest? Czy nic tu nie ma? O, chleb tutaj leży. Dobrze. Tu jest Radgar. Tu jest ta kobita. Oni się chyba właśnie nie będą na mnie fochać. No nie. Lewo, kurde, lewo, prawo, prawo, kurde, lewo, prawo, prawo, lewo. Serio? Oh my god. Dobra, jeszcze raz. No, szybciej. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, no, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Prawo, lewo, lewo. Dobra, 5 wytrychów, to się przyda na pewno. 30 sztuk złota, bełty, mikstura, kwarcyt i ryba. Dobra, opłacało się otworzyć tę skrzynkę, w porządku. Jak tam z moim złotem? Potrzebuję 1400, więc może być ciężko. To naprawdę nie mój problem. Bo ja mam w sumie groszy bardzo dużo. Hokar, ale mi się tak bardzo ta twoja brońka podoba. Można ufać. Mi się podoba ta broń, co nie? Tak, okrutnik. Zachowuje się bardzo... Ona kosztuje 1400 właśnie. Serio, to kosztuje 2 sztuki złota? I teraz pytanie, czy będę chciała grać pod kusze, czy pod łuki? Czy w ogóle pod cokolwiek? Bardzo dobre pytanie. No nie wyciułam za bardzo. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Dobra, musimy spróbować wygrać na arenie po prostu z naszymi koleżkami.
No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trochę jestem w szoku, że koleś mnie sprał, nie? Walcz. No, co tak na wejściu? To było... No, ja pierdykam. Chowaj tę broń. Dawaj wszystko, co masz. Wszystko. I dawaj tę lagę. To wszystko potem mogę sprzedać. Dobra, musimy oczywiście poczekać, aż koleś wstanie, więc sobie zjedzmy co nieco w tym czasie. Na przykład sera trochę. Albo chleba. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Albo wędliny. O, moja głowa! Stary, masz niezły cios. No dzięki, szkoda, że ty mnie tak sprałeś jak największego po prostu, ja nie wiem. Dobra. W ogóle fajnie, że mam ciasto, nie? Niektóre problemy same się rozwiązują. Nie mów, że o tym nie wiesz. Dobra. Mięsko, widzę, że Gorn przyszedł tutaj z powrotem trenować. Okej, okay, pierwszego gościa mamy z głowy. Hej! Czy ty coś skomentujesz? Nie. Dobrze, no to idziemy dalej klepać. Jezu, klepać, przepraszam. Ja to czasami ten mój język, który się tak plącza. Jerry, to teraz przyszła kolej na ciebie. Wyzywam cię na pojedynek. W porządku. Już dawno nikogo nie zlałem. Spotkamy się na arenie. Nic mnie już nie dziwi. W sumie gościu ma brońkę, która może troszeczkę być warta. To będzie fajna sprawa. Mam nadzieję, że pójdzie mi z nim prościej. Chyba zrobię sobie zapis przed areną. Dobra, ty sobie tam stań. Teraz policzę ci kości. O, gościu się lepiej bije. Ja mam ten plus, że mogę go w sumie trzymać na dystans. Wow, no co jest? Czemu jestem taką jakąś piczą głupią największą, nie? Słabą. O co tu chodzi, no? Teraz. Oni mnie za bardzo klepią. Dawaj. No, wciskałam obronę i co? I dupa. Dawaj, bezi. No nie, no halo. W ogóle najlepsze było, jak kliknęłam, żeby się bronił, on miał to w ogóle w dupie, nie? Serio, mam jeszcze poczekać z tą areną? Teraz O, tam jakiś pierścień w ogóle leży w tej arenie. No co jest? Co ty masz taki... No ja pierdolę, nie? Nie no, teraz to na niego przyszarżowałam, to co ja się dziwię, nie? Że dostałam. Ale no... Teraz policzę ci kości. Dobra, no dawaj. Gdzie mój kryt jakikolwiek? No szkurwa. No tak, bij powietrze. Super, wciskałam obronę i gówno. Wiecie co? Nie, ja się nie biję po prostu teraz i ja mam to w dupie. Ty sobie tam rób sam bailando, ja nie będę się teraz bawić. Mnie interesuje teraz ten pierścionek, który tutaj mi gdzieś zabłyszcza. Inaczej bym się do tego zabrał. No halo, był tutaj pierścień. Dokładnie to samo. Nie wiadomo już, komu można ufać. No, bo tam chce mnie zagadać tylko, żeby się znać. Nie doszło do mnie nic na ten temat. Co jakbym tędy wlazła? No tu jest pierścień. Co
Co to jest za pierśń? Powiedzcie, że do siły drugi, bo to byłoby naprawdę super. Ochrona przed bronią, no... Lepsze to niż nic, nie? Nie, ale on oczywiście... Wiecie co? Może zarobimy w jakiś sposób pieniądze, bo fajnie by było sobie kupić jednak lepszą broń. Może by z tego coś było. Sama wyklepałam. Dobra, Hokar. A w sumie ty masz tutaj w swojej chacie jakieś rzeczy. I właśnie w ten sposób też może się przecież teraz wzbogacić. Oni się nie fuchają na mnie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Seriously, klucz? Ja myślałam, że wytrychem. Dobra, ale w porządku. Słuchaj, dawaj mi tę broń, bo mnie to bardzo interesuje. Laga. W sumie łuk mam teraz, więc nie będę go raczej sprzedawać. Te bełty w takim razie sobie sprzedam. Mikstury zostawimy. Biały rum. O, złoty puchar. Na przykład sobie weź ode mnie. I jakiś talerz jeszcze. Aha, srebrne. Srebrny puchar, srebrny talerz. W sumie to... Skałę krystaliczną też. Bryłkę złota też, bo będziemy się bawić w złoża. Więc to nie będzie jakiś duży problem. Mnie wcale nie dziwi. No coś jeszcze muszę sprzedać. Na pewno tą dużą esencję do many, bo ona mi się raczej nie przyda. Zupełnie się z tobą zgadzam. Może jakieś rośliny do sprzedania. Zupełnie się z tobą zgadzam. No niedużo nam brakuje, chociaż jeszcze trochę. Rozdrabniacz jest mi niepotrzebny. Pochodnie by się przydały, mezurki, nie wiem czy ją mam w alchemię, chyba nie, ale mezurka jest i tak nie bardzo tania. Dobra, jeszcze mam kwarcyt, co też mogę sprzedać, no i chwilowo nie sprzedam więcej. Musimy jeszcze coś pokraść, moi drodzy. Pochodzić po chatkach i posprzedawać. Nie mówię ci przecież nic nowego. Dobra, bo ja widzę, że nam tak w sumie już końcóweczka odcinka, my nic nie zrobiliśmy. Troszeczkę areny, troszeczkę dziadostwa, nic wielkiego niestety. No, tak to czasami bywa. Także powoli się będę z wami żegnać, ale chciałabym się jeszcze tutaj udać. Mam nadzieję, że żaden ork mnie nie zagada. Proszę. Bo tu jest jakaś... Hej, Mola. Czego szukasz w naszym obozie? Dobra, Chciałem się tylko rozejrzeć. Rozglądać możesz się dowoli. Tylko niczego nie kradnij. Okej. Chciałem się przekonać, czy naprawdę nie wierzycie w Beliara. Tak, to prawda. Naszym prawdziwym panem jest duch przodków. A ty właśnie stoisz przed jego ogniem. Trwaj przy nim. A posiądziesz jego siłę. Dobra, w porządku. Możesz mi czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę. Dobra, w porządku. Gorn też mnie tego jest w stanie nauczyć. Mówi, że mam nic nie kraść, tak? Dobrze. To ja się tylko tutaj rozejrzę w takim razie. Czy to jest jakiś kufer? Czy mi się wydawało? Nie ma kufra. Owcza skóra jest. Kuchnia. O, trochę złota widzę na stole. Owszem, skórę będziemy mogli sprzedać, ale nie dostanę pewnie za to za wiele rzeczy. O, zapiski kowala. Ciekawe, znalazłam coś ciekawego. Tu jest kowal. Tutaj coś jest. Czy tu jest coś schowane? No nie uwierzę w to, że tu nic nie ma. Te zapiski kowala jeszcze może byśmy sobie przeczytali. Ciekawe zapiski. Ten rysuneczek tam naprawdę jest bardzo ciekawy. No dobrze, nieważne. Czyli jeszcze sporo tutaj jest w ogóle do zwiedzania, nie? O proszę bardzo, jakiś kuferek. Błagam, miej w sobie złoto. O, jacie, skórzany pancerz, pochodnia i młotek. Tylko, że ja skórzanego pancerza chyba nie potrzebuję.
pirackie ubranie pancerz bezimiennego. Ale możemy sprzedać to skórzane ubranie. Gorzej, jeżeli się do czegoś przyda. Jeżeli się do czegoś przyda, to mam przegichane. Dobrze. Czyli tutaj był taki mini namiocik. O, bo tu jest wódz. Błagam, nie zagadaj mnie. On tu ma dużo rzeczy w swojej chacie. Złoty puchar. O, o duchu przodków część pierwsza. To mogę też zabrać? Nie. Jabłuszko. I ma kufry. Oczywiście na wytrych, więc będziemy się troszeczkę męczyć. Lewo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo. Lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo. Lewo. O, fuck. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, prawo, kurde, ej, co za skrzynia, nie? Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, o kurde, o nie, zapomniałam kodu do tej skrzynki, nie? Dobra, jeszcze raz. O kurde. Lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, a właśnie, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, 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 prawo, lewo, lewo, lewo. No i pięknie, 100 sztuk złota i eliksir życia, no i o to chodziło. Zajebiście. Dobra, i kolejny kufer. Tak, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Okej. Okay. I 50 bełtów i mikstury leczni. Przepraszam, mikstury do many. Dobra. Czy ja już mam... Tak, mam wystarczającą liczbę kasy. Jezus kochany, tak. Dajcie mi nową kosę i na tym sobie zakończymy, moi drodzy, bo znowu troszeczkę musiałam przeciągnąć, a tak naprawdę nie zrobiliśmy nic wielkiego, niestety. Ale tak wyszło, no. Chciałabym zrobić tą arenę, tylko musimy dać sobie więcej wbicka, niestety. A no z tym będzie chwilowo, można powiedzieć, kłopot, prawda? No tak, będzie. Tak więc zróbmy najpierw... Tą jedną rzecz. Po pierwsze, najpierw sobie jeszcze wypiję ten eliksir do życia. Hokar, pokaż mi swoje towary. I teraz tak. Łuk sobie zostawię, strzały też, ale 50 bełtów mogę sprzedać. Tutaj nic z tych rzeczy. Ten pancerz na razie zostawię, bo może ktoś będzie chciał ode mnie ten pancerz. Złoty puchar możemy sprzedać, smołę sobie zostawię, bo może być przydatna i te młotki też zostawię. Owcza skóra jeszcze, super, i nie będziemy też tacy goli i wesoli dosłownie, bez żadnego złota. Okrutnik, bo to jest jednoręczna, dwuręczna jest ta dopiero. Dobra, to są niezłe busty, dobra. Miecz rytualny jest jednoręczny? Mi się wydawało, że on miał tu więcej dwuręcznych broni. Ciekawe. Dobra, ale tego okrutnika to jak najbardziej wezmę. Jestem bardzo ciekawa tej kosy, jak ona wygląda. No i to jest kurde topór, ja pierdykam. Dobrze, moi drodzy, w takim razie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Nie zrobiliśmy za dużo i za dużo się nie działo, ale no tak czasami bywa. Mimo wszystko dziękuję wam za obejrzenie. Słyszymy się już w kolejnym, gdzie nie wiem co będziemy robić, zobaczymy. Może arenę, a może nie arenę. Sama nie wiem.
Tak czy inaczej, jeżeli film wam się podobał, dajcie po sobie kciuka w górę. I jeżeli podoba wam się to, co robię, to zostańcie na dłużej, zostawcie suba z dzwonem. I jeżeli ewentualnie chcecie, to możecie też napisać jakiś miły komentarz. Tak więc słyszymy się już w kolejnym odcinku w piątek. Cześć!